Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 2, werset 15. Henry Rozier. Werset 15. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. W ostatnim wersecie tego rozdziału przedstawiono służbę Tytusa. Miał on mówić, jak mówi werset pierwszy rozdziału drugiego, miał napominać, jak mówi werset szósty rozdziału drugiego, miał karcić, jak mówi werset trzynasty rozdziału pierwszego. Autorytet dany Tytusowi miał charakteryzować jego służbę wśród złego, kłamliwego i leniwego rodu Kreteńczyków. Często tylko postępowanie w oparciu o Boży autorytet, sprawowany przez ludzi wybranych przez Pana do utrzymywania porządku w jego domu, jest w stanie zahamować zło. Nie znaczy to wcale, że nakazywanie jest głównym zadaniem w domu Bożym. Przez łagodność, łaskę, okazywanie zainteresowania i troski oraz serdeczną miłość serca zostają pozyskane. Przez łagodność, łaskę, okazywanie zainteresowania i troski oraz serdeczną miłość serca zostają pozyskane. Podczas gdy działanie w mocy autorytetu powstrzymuje zło. Pamiętajmy, jak Pan rozkazał rozszalałym falom morskim, by się uciszyły. Z tym samym autorytetem nakazywał duchom nieczystym, aby wyszły ze swoich ofiar. Ale Jezus mówił też o sobie: jestem cichy, właściwie łagodny, i pokornego serca. Miał charakter prawdziwego sługi i nie tylko groził, jak mówi Izajasza 50 rozdział 2 i 4 werset, lecz także odpowiadał spracowanym, miłym słowem. Izajasza 52. Przedżem przyszedł, a żaden nie jest znalezion. Wołałem, a żaden się nie ozwał. I zali jest skurczona ręka moja, abym nie mógł odkupić. I za abo i zali nie masz we mnie mocy, abym wybawić mógł. Oto groźbami moimi wysuszam morza, a rzeki obracam w pustynię, tak iż ryby pogniją przez niedostatek wody i pragnieniem pozdychają. Pan dał mnie język wymowny, abym mówił czasu potrzebnego do tego, który się upracował. Budzi mnie na świtaniu rano, strząsa mnie za ucho, abym słuchał jako ci, co się uczą. Tytus natomiast był szczególnym przypadkiem. Nie tylko ze względu na otoczenie, w którym musiał pracować, lecz także z powodu swojego wieku. Podobnie jak Tymoteusz był młody i dlatego szczególnie ważne było, aby przez swoje zachowanie nie dawał innym powodów do lekceważenia go, co mogłoby się przenieść na głoszone przez niego słowo. To dlatego apostoł dodaje: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. 1 Tymoteusza 4:12.
Żaden niech młodości Twojej nie wzgardza, ale bądź wzorem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Był to komentarz do Tytusa, rozdział 2, werset 15.